Proszę Państwa, instruktorzy mają czarne, jednolicie czarne stroje z napisem Start Ski na plecach. Oni potrafią udzielić instruktażu, potrafią wyjaśnić, jak się trzymać na nartach, jak dobrać narty, jak się podpierać kijem, jak atakować nartą, jak wysuwać ją w tym stylu klasycznym, bo biegną po torach do klasyka, najpóźniej nieco trudniejszy, ciasny łuk, gdzie tory zostały zniwelowane podczas tańców i trzeba tam spróbować jakąś inną techniką przedostać się przez ten kawałek. Może być ciekawie. Sarski na plecach mają napisane instruktorzy, którzy będą dzisiaj pracować z uczestnikami szalonej sztafety gwiazd na śniegu na Polanie. Założyć narty pomogą zrobić w nich pierwsze kroki, a także przebiec pierwsze metry, a później wziąć udział w szalonej sztafecie gwiazd, która zaplanowana jest o godzinie 15 tutaj na stadionie, specjalnie przygotowanym na dzisiejszą imprezę. Paweł Górnikowski, Dariusz Pieruch oraz Grzegorz Sokoliński mają do odbioru jeszcze swoje plastrony tutaj na stadionie dzisiejszej imprezy, na stadionie slalomu, szalonego slalomu gwiazd. Slalomu. Kto ma doświadczenie zjazdowych? No to generalnie nie jest już to jest tak, ale wjeżdżanie po prostu Dzisiaj z powodu przejściowego brakowa.
Zapraszamy uczestników biegów Gwiazda Śniegu tutaj na stadion na Polanie Jakuszyckiej. Przed nami treningi pod okiem Tomka Kucała, który ma pojęcie o tym, jak biegać na miarkach. Jako drużyński prezes Stacki, to nie może się pojawić. Zapraszamy serdecznie instytuty Stacki. Będą przeprowadzali was grzewkę z zawodnikami, którzy wystartują później w sztafecie gwiazd. To będzie instruktor, z tych, co nie wydają miłośnika dla tych, co mają pojęcie, jak się rusza. Na nartach mamy również komunikat organizacyjny. Paweł Bornikowski, Grzegorz Sokoliński, Zbigniew Kudziela, Dariusz Tekałowski, Agnieszka Abariasz. Potrzebni są do biura organizacyjnego, ponieważ mamy dla was numery. Grzegorz Sokoliński, Dariusz Pytałowski, Agnieszka Barwiasz, Paweł Dariusz Pieruk, Jakub Łapok, Jarosław Łapok. Tafety obowiązuje nas tak zwana strefa zmian. Jak obrócimy się tutaj z tyłu, gdzie stoi ten przepiękny trójkowy, w zasadzie brama, przed tą bramą jest ciąg piątków, na które będą zaznaczone dwie linie. W tym ciągu piątków jest strefa zmian sztafet. W tamtym miejscu trzeba klepnąć zawodnika, który niejako przejmie pałeczkę po nas. Do biegów półfinałowych i to tyle komunikatów organizacyjnych. Można się rozgrzewać, badania dopingowe będą w przerwie. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero, start! Go, 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 żeby go, łapki, go, 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 go! Wejdziecie się w tym roku! Łapcie! Go, 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 go! Dawaj, dawaj! To było trudne. Na tory idź. O, ja też bym chciała. No i co za silna zmiana! Go, 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 go! No i to jest potężna zmiana! No proszę, zmiana techniki na łyżwę i przekładka na zakręcie. Ależ potężna była ta zmiana! Proszę, wyciągnęła w biegu wtorej i mocno jedzie!
na kolanka! To było kłopotne zmiana, trochę czasu stracili. Okazuje się, że nawet zmiana może być szumna. Zmiana, zobaczcie, kto tu jeszcze zachował siły, kto tu jeszcze zachował siły, no tak, rada słuchaczy ciągnie, aż to mocna zmiana, odparł się jeszcze kijami tuż przed nartą, wysunięcie nogi, żeby ta komórka uchwyciła ten moment, kiedy narta wjeżdża na linię mety, no i to było naprawdę niezłe, niech to nie będziemy ich zamartwić jeszcze do kolei. Perła, odwróć się jeszcze. Nie wiem. Jedno nie puszę. Zapraszamy serdecznie nasze kochane gwiazdy na miejsce startu.